No myślę, że ten mecz o tym wygranym zadecydowała pierwsza tercja, gdy myśmy puścili po Świętym do stawu 3-0, gdy tam w podstate blendy nasze zadecydowali o tych brankach. Później już można powiedzieć, było ta druga tercja wyrównana. W trzeciej tercji jsme došli do różnicy jednej branky, kdy za stavu, jak se hralo 5-5, jsme byli lepším ze spolem, ale fauly i v té druhé terci, i v třetí terci naše fauly zdecidovaly o tom, že jsme to nedotěhli, že nezabíráme stont punkty a že vyhrál Švětím. Najlepší zawodnik z naszej drużyny Dvořák. Trochę czas na ten. I think it was a good game. We do a few mistakes, yes, but I think the first period was totally us. It was only one team on the ice actually. I thought I was expecting Krakow to come up a little bit stronger than they did in the first period. Second period, they tried to come back, I think, and they really moved up a little bit. And still, I think we controlled the game. They have one really good breakout in their power play where they scored the 3-1. We were able to come back and score 4-1, which was big. And then in third period, we do a few mistakes, 4-2, 4-3. We stand still and we give them the chances. But I think we were stronger than them today and we were able to do 5-3, 6-3 and close the game. We were very disappointed after the Friday game, the whole team, including the staff. And you could see today that it was the old team, as I've been here, working, showing good heart, reading the situation smart. I'm glad for the win and there was several players who stepped up today from Friday. A czyli trener mówi, że no zdecydowanie no pierwsza tercja zaważyła na wyniku. 3-0. Później w drugiej tercji no Kraków nas trochę zaatakował. Mieli dobre raz sytuację, no wykorzystali przewagę. Super wyjście z tercji, no i strzelili bramkę. W trzeciej popełniliśmy kilka błędów, po czym Kraków strzelił. Potem myśmy strzeli jeszcze dwie i tak się zakończyło. No. Po ostatniej porażce no, powiedzieliśmy sobie kilka słów w szatni, mieliśmy zebranie. No, musieliśmy podjąć jakieś kroki, no, żeby obudzić drużynę. No, udało nam się to. Chcieliśmy bardzo wygrać. No, wygraliśmy, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku. Proszę. Zawko. Pytania, panowie? Techniczne pytanie. Kto właściwie jest pierwszym trenerem drużyny Jaśkiewicz? W opinii naszego zarządu i klubu pierwszym trenerem jest pan trener Charles Franzen i to zostaje bez zmian. Jednakże w wyniku zawirowań ze strony Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, Wydziału Szkoleniowego, na ten moment licencja została przyznana panu Tomaszowi Piątkowi. Według standardów amerykańskiej Federacji Hokeja na Lodzie ma pan Tomasz Piątek uprawnienia do prowadzenia wszystkich szczebli rozgrywkowych, dlatego też otrzymał tą licencję do 31 marca. Natomiast sprawa dotycząca pana Charlesa Franzena, Wydział do Spraw Licencji pod kierownictwem pana Mariana Pysza postanowił zadać dodatkowe pytania przewodniczącemu Wydziału do Spraw Trenerskich Federacji Szwedzkiej, gdyż list, który otrzymała nasz klub na pytanie, jakie są kwalifikacje dotyczące pana Charlesa Franzena, gdzie jest opisane przez szefa wyszkolenia federacji, że uprawnia go od 1998 roku jego licencja do prowadzenia wszelkich rozgrywek w strukturach szwedzkich, Swedish Elite League, i od 1998 roku może prowadzić również drużyny ekstraligowe w Szwecji, nie są wystarczającymi informacjami dla Wydziału Szkoleniowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Na ten moment. Mamy nadzieję, że to się wkrótce zmieni, dlatego też w tym momencie w protokole meczowym numerem 1 jako trenerem jest pan Piątek, a osobą techniczną jest pan Charles Franz. Ja mam pytanie do pana Rochaczka. Na początek Piątek bronił Raciszewski, dzisiaj Raszka.
skąd ta decyzja? Znaczy, wiemy, że ostatnio grasz Kater zabłysnął, że prezentuje się lepiej. A drugie pytanie jest takie, czy to Unia była taka mocna, czy to bardziej Krakowa cię tak poniżej oczekiwań? No tak, bramkarzy, ja uważam, że po tym turnieju kontynentalnym na Ukrainie, gdzie Raśka bardzo dobrze tam wybronił, po prostu dał se mu szansy, aby rywalizowali bramkarzy, po prostu kto będzie bronić w playoffach, bo uważam, że tak sobie wykrystalizowało, że są na dzień dzisiejszy dwa wyrównani bramkarzy. A ten decydujący wpływ, aż tak nie, ale bardzo duży wpływ ta pierwsza tercja miała, gdy myśmy po prostu zawodnicy źle zareagowali na grę Oświęcimia, gdyśmy tam stworzyli blendy, a gdy padły bramki. Kolejny taki, można powiedzieć, taki przedział w tym meczu to było zestawu 4-3, albo źle tam było, jakśmy na różnicu jednej bramki doszli. Fauly, po prostu, gdy znowu się to obrócilo w drugą stronę. Ale uważam, że druga tercja wyrównana, trzecia, zestawu, gdy się grało 5-5, jsme byli lepszym zespołem. No ale wiadomo, gra się na bramki, a tam to jednoznacznie. Czy trenerzy wiedzą, kiedy ostatni raz Unia odgrała z Krakowią w lidze? Mnie to nie interesuje. 21 września 2010. Czy z tej 6 była tutaj bramka z Winy Raszki? Która? Czy która była? To jest trzeba... Były odbijane bramki? Tam byli dobitki, to jest wina zawodników spol. Możliwe jedna bramka, że tam nie zamknął te parkany. Ale to trzeba zanalizować, popatrzeć na wideo, bo tak to jest za daleko. To ja jestem za daleko, jak je to na tej stronie, także te szczegóły nie widać, to trzeba zobaczyć. Wyciągnąć wnioski a jedziemy dalej. Gramy na kolejne mecze, ciężkie, także je trzeba to przeanalizować, zapomnieć do tych meczów, a przygotować się na kolejny mecz. Czy wiadomo, kiedy do gry wraca Sucharski? Nie wiadomo, ani Sucharski, ani Chmielewski, ani Wolczek, nie wiadomo jeszcze. Jeszcze jedno pytanie, tak się szepcze troszkę delikatnie, tylko powie, że być może wróci do Krakowy na playoffy Dawid Kostrzyk. Nie wiadomo mi o tym nic. No, taką informację nie mam, także nie mogę odpowiedzieć. Kasperczyka wszedł pan, czy ta zmiana była wymuszona jakimś urazem Kasperczyka, czy taktyka? A, czyli taktyczna. Po ostatnim meczu zadecydowaliśmy, że jednak damy szansę młodemu. Chcieliśmy rozbić w ogóle po tychach, po meczu z tyłami obronę. Zrobiliśmy kilka zmian i jak najbardziej wyszło to na plus. Jeszcze jakieś pytania? Jakie się stało, że przybylacy na 4-3 byli na lodzie połącasz z Lubelczykiem właśnie? Czy kwestia coachingu? Ktoś nie dopatrzył? Nie. Wierzyliśmy tym, bo każdy gra dobry mecz. Nie można powiedzieć, że któryś z obrońców grał źle. Była jedna sytuacja, co mam zastrzeżenie do obrońców, ale poza tym wszyscy dobrze grali. Sobań tam stał pół godziny pod tą bramką i miał pustą bramkę. I... Zgadza się. To nie jest błąd trenerski, podejrzewam. Są zawodnicy zmęczeni, było wiele kar, więc trzeba grać tym i osiągnąć to, co się chce, tym, co się ma. To jest sztuka chyba trenerska. Trenerze, wyjaśnialiście już z sędzią Pachuckim tą sytuację z 33 minuty, mocno kontrowersyjną? To nawet nie ma co wyjaśniać, bo oni mają swoje racje, my mamy swoją. No. Która ta sytuacja? Z Raszką oczywiście. Jednoznacznie, faul na Raśku, nie? Bramkarz genetykalny. Nie, zgadza się, no. Sytuacja była taka, że ponoć oni zagizdali i to było bardzo kontrowersyjne, więc nawet nie ma co wnikać w szczegóły, bo po prostu mecz się skończył, wygraliśmy, zadowoleni jesteśmy.